O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka. Witam bardzo serdecznie, panie Eugeniusz Karpiński, przewodniczący zarządu Komunalnego Związku Gminy Regionu Leszczyńskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. I najgorętszy na pewno temat w całym regionie leszczyńskim, a właściwie powoli w całej Polsce, ale to koszula najbliższa ciału, więc Leszno i okoliczne kilkanaście gmin. Opłata śmieciowa, przetargi na śmieci. Ile będziemy płacić od 1 stycznia? Wiemy, ile będziemy płacić, czy nie wiemy w końcu? Na dzień dzisiejszy obowiązująca stawka na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku, mówi, że od mieszkańca, od 1 stycznznia opłata będzie wynosiła 24 zł. Ale problem polega na tym, że Związek nie wie, ile będzie płacił za odbiór śmieci firmom, które będą odbierać. Zgadza się. Musieliśmy ustalić tą stawkę 24-złotową w oparciu o, wydawało się, najbardziej racjonalne, uzasadnione szacunki kosztów, które wystąpią po 1 stycznia. Nie szacowaliśmy na podstawie rozstrzygniętych przetargów, ponieważ musieliśmy unieważnić ten, który był ogłoszony w czerwcu, a otwarcie nastąpiło w sierpniu. Konin będzie płacił 19 zł. Kalisz będzie płacił 23 zł. My 24, jak dobrze pójdzie. Czemu te ceny się tak różnią? To jest bardzo indywidualna sprawa. Po pierwsze, upływ czasu powoduje wzrost stawki i w zależności od rozstrzygnięć przetargowych. My mamy w tej chwili, wydaje się, pecha, a może i szczęście, że na dzień dzisiejszy stawka wynosi 11 zł i 50 groszy, ponieważ te koszty i stawka wynikająca z tych kosztów została ustalona w oparciu o przetargi rozstrzygnięte 3 lata temu. 3 lata temu były całkowicie inne warunki i ekonomiczne, i przede wszystkim warunki prawne, i sam upływ czasu powoduje choćby wzrost wynagrodzeń, wzrost energii, wzrost kosztów paliwa, powoduje, że te koszty muszą wzrosnąć w kolejnych przetargach, ale te czynniki ekonomiczne typu wzrost wynagrodzeń, wzrost kosztów energii elektrycznej, to jest nie taki poziom, który musiałby powodować ponad 100%, tak jak u nas, wzrost kosztów. Oferty, które wam położono w tych przetargach, już państwa informowaliśmy, że ostatni został odwołany, poprzedni też był unieważniony. No ale te ceny są w ogóle kosmiczne. Wiecie w ogóle, dlaczego firmy wam przedstawiają takie oferty, które kalkulują opłatę śmieciową na poziomie tam 30 zł? Może trochę szerzej opowiem, czym jest Związek. Związek jest instytucją, która działa jak jednostka samorządu terytorialnego. To znaczy, że Związek nie osiąga zysku, Związek nie płaci podatku, powinien mieć budżet zrównoważony, czyli koszt wydatków powinien być równy kosztom przychodów z tytułu opłaty, którą ponoszą właściciele nieruchomości. To znaczy, ale oczywiście może wystąpić... Tłumacząc zwykłemu Kowalskiemu, nie możecie zarobić ani złotówki? Nie możemy zarobić ani złotówki. Oczywiście może się wahać i okaże się, że Związek w konkretnym roku osiągnął nadwyżkę budżetową albo ma deficyt budżetowy, i to się u nas dzieje. Natomiast w przypadku nadwyżki budżetowej my możemy środki z tej nadwyżki przeznaczyć tylko na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Absolutnie na nic innego. No i na siebie. I na siebie. I teraz też... A teraz ile na siebie przeznaczacie? Bo to bardzo często ludzie pytają. Nawet nie na zasadzie, że wam się te pieniądze nie należą, tylko zastanawiałem się, czy nie taniej byłoby, jakby to zostało w gminach, a nie w związku. No, wszyscy eksperci twierdzą, że duży może więcej. To znaczy zrzeszanie się gmin w duże organizacje typu związki komunalne powodują, że opłata i koszty są niższe, i to rzeczywiście jest, no bo jeżeli mamy w tej chwili w związku 18, a za chwilę 19 gmin, to w żadnej gminie nie wystarczy jeden pracownik, żeby zajął się gospodarką odpadami. Tych pracowników średnio nawet na małą gminę musi być około 3-4, bo to jest wszystko, od począwszy od organizacji, skończywszy na windykacji, kontroli itd., itd. Więc na zasadzie takiego obrazowego przekazu, sprzedaż hurtowa i sprzedaż detaliczna. W hurcie zawsze jest taniej. Duży może więcej, ale w Poznaniu jest 16 zł. Ale to wynika z innych uwarunkowań. W Poznaniu mają spalarnię odpadów budowaną za 600 czy 700 milionów złotych i ona teraz powoduje, że kiedyś zainwestowali kilkaset milionów złotych, ale teraz przy spalaniu odpadów mają produkcję energii i elektrycznej, i energii cieplnej, które pokrywają część kosztów. Myśmy podali przykład Białegostoku, gdzie też jest spalarnia, gdzie było
9 zł miesięcznie od gospodarstwa do 40 metrów, ale dzisiaj właśnie, proszę Państwa, znalazłem w takim portalu samorządowym informację, że w Białymstoku podrożeje około 70%, także Białystok nie utrzyma tych cen. I jedna jeszcze rzecz, jest jedna gmina w regionie, która nie jest w związku. To gmina Włoszakowice. Pan zna tę gminę? Tak, oczywiście. Tam się płaci obecnie 13,50. Czyli więcej niż w związku, bo do końca roku mamy stawkę 11,50. Ale właśnie przed chwilą rozmawiałem z wójtem gminy Włoszakowice, panem Robertem Kasperczakiem, no i zapytałem go, czy te ceny utrzymają. Okazało się, że wczoraj radni pochylili się nad problemem. Oto co powiedział pan wójt. Po komisjach wcześniej radni tam długo debatowali, ale przyjęli stawkę 23 zł. No wiadomo, że sesja musi generalnie, jak pan wie, zaklepać wszystko. Radni mieli podane opcje wyliczeniowe na bazie bieżącego roku, czyli wychodzi stawka 23, ale no przetarg wszystko jeszcze będzie pewnie weryfikował. Sesja będzie 28 listopada. Myślę, że to wprowadzę na sesję. Jeżeli nie, to będzie to pod koniec grudnia. Raczej nie, bo ja muszę mieć też te 30 dni przed tym, zanim ta uchwała wejdzie w życie, czyli od 1 stycznia musi wejść w życie. 23 zł będą chyba płacić mieszkańcy Włoszakowic. Chyba, bo jeszcze nie ma przetargu. Czyli dokładnie są w takiej sytuacji jak my. Szacowali być może na tych samych danych, które myśmy, albo z naszych nawet danych, wyszło im 23 zł. Z tego względu, że to jest gmina wiejska i tam masa tych odpadów średnio na mieszkańca jest w kilogramach niższa niż u nas średnio, gdzie są miasta typu Leszno, Rawicz i Gostyń. I tam jest no, ale odbiór, również są odbiór, w sytuacji, odbiór że... dwa razy w miesiącu, z tym, że odbierają dwa razy w miesiącu zarówno zmieszane, jak i segregowane. No u nas jest to pewnie trochę częściej, ja nie wiem jak tam wygląda z odpadami biodegradowalnymi, po prostu nie znam szczegółowo jak wygląda regulamin utrzymania i czystości, jakie są częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów we Włoszakowicach, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że oni też są w tej samej sytuacji, że założyli, że stawka będzie wynosiła 23 zł, natomiast czy ona wystarczy, albo czy będzie za wysoka, odpowiedzą na to rozstrzygnięcia przetargowe, czyli są w takiej samej Panie sytuacji. Panie prezesie, o przetargu jeszcze za chwilę, ale jedną rzecz myślę, że musimy wyjaśnić. Ile pieniędzy w związku idzie na związek? Chciałbym właśnie o tym powiedzieć. Otóż 95% kosztów, które związek ponosi, są to koszty ponoszone na rzecz przedsiębiorców zewnętrznych, usługodawców, których związek wyłania w drodze przetargu nieograniczonego i to nie tylko z terenu Polski, ale z całej Unii Europejskiej. My ze względu na wartość naszych zamówień musimy ogłosić nasze przetargi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i każdy przedsiębiorca, który jest zdolny do wykonania takiej usługi i chce taką usługę wykonywać, może złożyć ofertę na odbiór i zagospodarowanie czy prowadzenie punktów zbierania odpadów komunalnych. Nie. Mieliśmy na 5 naszych sektorów w przypadku 3 jedyną ofertę, natomiast w 2 przypadkach po 2 oferty. Ale wracając do tych 95%. 5% całości wpływów idzie na związek? Idzie na zewnątrz. Jeżeli mamy złotówkę, to 95 groszy z każdej złotówki idzie do płacimy, firm, które... idziemy do firm, które są wybrane w drodze przetargu nieograniczonego i podstawowym kryterium wyboru takiej oferty jest cena. Pozostałe 5% to są koszty własne związku, związane z wynagrodzeniami oczywiście, z utrzymaniem biur, z tam komputerów, windykacji, kontrolu. Duże pieniądze się zarabia w związku. Myślę, że trochę nie... Trudno powiedzieć, jak w jednostkach budżetowych nie śledzimy tego, ale zakładam, że pracownik, który u nas zaczyna pracę, mamy dosyć dużą rotację, mamy sfeminizowaną załogę i niestety bardzo dużo zastępstw ze względu na urodzenie dzieci. Oferujemy pracownikom, którzy do nas przychodzą około 2,5 tysiąca złotych brutto na rozpoczęcie pracy. Już nie będziemy mogli tej kwoty utrzymać, ponieważ od 1 stycznia wchodzi minimalne wynagrodzenie na poziomie 2600 zł. Do tego oczywiście jest stażowe, jeżeli takowe przysługuje. Ale wracając do obrazowego przedstawienia kosztów, które związek. Tak jak powiedziałem, 95%, 95 groszy z każdej złotówki idzie na zewnątrz. Pozostałe 5 groszy to są potrzeby związku. Obrazowo przedstawiając, z 11 zł i 50 groszy, które na dzień dzisiejszy płaci statystyczny mieszkaniec naszego związku, 57, niespełna 60 groszy płaci na rzecz związku. Wynagrodzenia, utrzymanie, biur, kontrola, poczta, którą zapłacimy kilkaset tysięcy złotych rocznie, to są te koszty w tych 50 właśnie, paru groszy. Rzadko to mówimy, ale wy wszystko wysyłacie do ludzi listami poleconymi? Za potwierdzeniem odbioru.
Czyli to kosztuje tam 5 zł. No jeżeli mamy 50 kilka tysięcy właścicieli nieruchomości, w tej chwili w drodze przetargu usługi pocztowe około 8 zł, 50 tysięcy razy 8 zł, 400 tysięcy. Niech sobie Państwo wyobrażą, ile z tej opłaty, którą Państwo płacą, idzie na znaczek pocztowy. Ale niestety mamy takie przepisy, że jeżeli nie mamy dowodu odebrania przesyłki, to właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany realizować naszej decyzji, czy ponosić opłaty. Poczta Polska was kocha. Panie prezesie, to co jest, myślę, bardzo ważne, bo ciągle jesteśmy w stanie zawieszenia. Drugi przetarg unieważniony, ogłaszacie nowy. Drugi nie pokazał, że będzie taniej. Chyba nawet pokazał, że jest drożej. Tak, niestety każdy kolejny jakby upływ czasu, nawet dwumiesięczny, od otwarcia ofert z poprzedniego przetargu wskazuje, że jest drożej. No a to w trzecim może być jeszcze drożej. Liczymy jednak, że tak nie będzie. No, ale to są pobożne życzenia, gdzieś świeczki palicie, tak? Nie, mamy pewne racjonalne przesłanki, że może być taniej. Jakie są racjonalne przesłanki? Ale może najpierw powiem, dlaczego ta cena tak ofert horrendalnie rośnie. Upływ czasu, o którym mówiłem, to jest tylko niewielka część, bo jeżeli przez 3 lata możemy się spodziewać, że koszty wzrostu wynagrodzeń, energii i tak dalej nie powinny przekroczyć wzrostu w ciągu tych 3 lat 20-30%. Tutaj głównym powodem są zmiany prawa. Tutaj nasz ustawodawca niestety nie pomaga samorządom, nie pomaga gminom, związkom w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Powiem tylko o tych najważniejszych zmianach w prawie, które mają tak olbrzymi wpływ na wzrosty tych kosztów. Przede wszystkim w ciągu 3 lat opłata marszałkowska, podatek, który każdy przedsiębiorca, który ma składowisko i składuje tam część odpadów po przesegregowaniu, jest zobowiązany płacić w przyszłym roku 270 zł podatku marszałkowskiego za tonę składowanego odpadu. 3 lata temu było to średnio 40 zł. Czyli z 40 zł do 270. To jest jedna podstawa. Druga rzecz to jest zakaz składowania odpadów frakcji wysokoenergetycznej na składowisku i zakaz magazynowania tej frakcji. I wszystko byłoby dobrze, bo intencje ustawodawcy są bardzo szlachetne, żeby nic się nie marnowało, żeby wszystko było powtórnie przetworzone, tylko niestety wprowadzi się w prawo, które jest niemożliwe do zrealizowania. Bo tych odpadów na terenie Polski jest wytwarzane według różnych szacunków od 4 do 6 milionów ton, natomiast możliwości zagospodarowania są kilkakrotnie mniejsze. I tu jest problem, że Leszno nie ma spalarni, tak? Że Leszno nie ma spalarni, ale też ustawodawca zakazał spalania w ilości większej niż 30% ogólnej masy odpadów. A. Więc tu już nie da się uzyskać, mimo że wiem, że władze miasta... Dobrze, panie prezesie, ja już państwa od razu uprzedzam. Jestem umówiony na wtorek z panem Dawidem Tomczakiem, prezesem Miejskiego Zakładu Oczyszczania, który kładzie wam tę najważniejszą ofertę, tak? No nie ukrywam, że w przypadku trzech sektorów to Miejski Zakład Oczyszczania położył jedną ofertę. On wam proponuje tę cenę i będę go pytał, dlaczego proponują wam taką cenę i czy mogą zejść z ceny. Pan uważa, że będą mogli zejść z ceny? Tak, i teraz powiem, dlaczego mamy te racjonalne przesłanki, że może być niżej. Wynika to przede wszystkim z tego, że żaden z przedsiębiorców, który zajmuje się, czy składa ofertę na odbiór i zagospodarowanie odpadów, nie jest przedsiębiorcą, który gospodarkę odpadami prowadzi od A do Z, czyli całkowitą. Mhm. Czasami są to tylko przedsiębiorcy, którzy zajmują się transportem odpadów, a jeżeli my ogłosiliśmy przetarg na odbiór i zagospodarowanie, to musi znaleźć sobie kontrahenta, czyli instalację, którą zagospodarowuje mu odpady i musi wiedzieć, że tą masę odpadów, którą związek jakby rzuca na rynek, musi zagospodarować. No i szuka po różnych instalacjach, bo w tej chwili już nie ma regionalizacji. Okay. Za ile mu zagospodarowują odpady zmieszane, szklane, gdzie plastikowe ma być to i tak dalej w tym momencie. I teraz problem polega na tym, że nikt w tej chwili nie chce powiedzieć przedsiębiorców, którzy zagospodarowują te odpady, a mówię, że podaż jest kilkakrotnie wyższa od popytu, jaka będzie stawka opłaty, jaka będzie cena za zagospodarowanie konkretnej frakcji odpadów od 1 stycznia. Nikt nie chce tego powiedzieć. W związku z tym przedsiębiorcy, składając nam ofertę, musieli szacować, ile to może kosztować. Jedni szacowali na 800 zł. A teraz już nie będą szacować? A teraz, ponieważ kalendarz jest nieubłagany, zbliża się termin 1 stycznia i przedsiębiorcy, którzy mają te instalacje, no będą musieli się odkryć już konkretnie, że daną frakcję będziemy za 500 czy za 1000 zł. Ja to wierzę, ale pan Tomczak akurat, przepraszam, MZO Leszczyńskie ma te instalacje i wie doskonale, ile to będzie kosztować. Tutaj, żeby też było jasne, instalacja leszczyńska to jest instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
Natomiast te frakcje wysegregowane, frakcje typu wielkogabaryty, frakcje wysokoenergetyczne, a to są dziesiątki tysięcy ton, nie są możliwe do zagospodarowania w instalacji i nasze MZO musi je ekspediować na zewnątrz i ogłasza przetargi. Ile będzie płacił za zagospodarowanie kilkudziesięciu tysięcy odpadów wysokoenergetycznych, ile będzie płacił za wysoko... Porozmawiamy o tym z panem Tomczakiem na koniec już. Panie prezesie, pan wierzy, że będzie taniej, czy pan wie, że będzie taniej? Wierzę, że będzie taniej. No jak powiedziałem, my jesteśmy tylko organizatorem systemu i musimy ogłaszać przetargi w trybie ustawy zamówień publicznych na usługi, które chcemy realizować na rzecz mieszkańców. Więc konkurencja jest może niewielka, ale jest. Każdy z terenu Unii Europejskiej, nie tylko z Polski, może się zgłosić i położyć ofertę. Natomiast przeszkadza tutaj prawo. Póki co pan Eugeniusz Karpiński, pełny wiary, przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.